ci pomagał. Spokojnie, dalej. Możemy? Tak. Izabela Bazdurek. Izabela, gratulujemy zwycięstwa. Szybkie zwycięstwo, trudne zwycięstwo. Powiedz, jak się czułaś dzisiaj na ringu? To twoja druga zawodowa walka. Chwileczkę. Zapij się. Spokojnie. Przeciwniczkę miałam bardzo silną. Od razu czułam w klinczu, że naprawdę jest dziewczyna silna. Zresztą to jest zapaśniczka. Też ma dużo osiągnięć. I właśnie dało mi się wyczuć ten klincz mocny. Powiedz, ona cię obaliła i później pracowałaś cały czas z dołu. Czułeś, że możesz założyć jej dźwignię, bo raz próbowałaś, ona rozbiła tą dźwignię, tak? Tak, tak. Czułaś jakąś taką potężną siłę, bo ona wyniosła cię naprawdę z takiej dość trudnej... To były emocje. Pewnie bym na treningu czuła. Tak to było okej, ale jeżeli chodzi o siłę, to naprawdę pierwsze sekundy wyczułam straszną siłę tej dziewczyny. Iza, powiedz, jak ty siebie widzisz? Jak ty siebie widzisz w tej chwili, jeśli chodzi o kobiece MMA w Polsce? Jakie masz plany dalej? Jak powiedzmy, chcesz zaznaczyć swoją obecność, jeśli chodzi o MMA? Dopiero zaczynam. Ale masz karierę w judo za sobą, tak? Tak, tak. Miałam cel w judo zrobić medal na Mistrzostwach Polski, zrobiłam. Widzę tak samo. Teraz chcę być najlepsza w MMA. Miałam trochę problemów z wagą, bo byłam większej, ale chcę około 60 kg startować. Mhm. Czyli będziesz zbijać, tak? Tak, ale to już na stałe, to nie będzie tak, że przed zawodami. No i... No będę najlepsza, no nie będę ukrywała. Powiedz, gdybyś mogła tak powiedzieć, komu zawdzięczać się to zwycięstwo, bo to jest, widać było, że to jest ciężka praca, nie przelękłaś się przeciwniczki, która była silna, obaliła cię. Robisz to normalnie na treningach? Kto ci pomaga w tych treningach? Pomaga mi Kuba, Imielniak, mój trener. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Sokół Lublin. Pomagał mi kondycyjnie. Rano biegaliśmy. Oczywiście miał za swój zeszycik magiczny, każdy trening inny biegowy. Wieczorem mieliśmy stójkę zapaśniczą, uderzenia, naprawdę. Jestem bardzo wdzięczna, bo dużo mi czasu poświęcił. No wiadomo, każdy ma swoją pracę, swoje życie, a jednak dużo było tego czasu dla mnie. Iza, gratulujemy zwycięstwa. Dziękujemy bardzo za dobry występ, publiczności się podobał. Kobiety nie dały plamek, bo na początku były takie obawy, że jednak kobieca MMA się nie przyjmie i okazało się, że fajna walka, podobała się publiczności. Gratulujemy i czekamy na twój kolejny występ. Dziękuję. Dziękuję bardzo dla portalu Fight Sport, Izabela Badurek, prosto z gali w Zamościu.